Dzień dobry Państwu. Żyjemy w czasach, kiedy ukazuje się na rynku wydawniczym bardzo dużo książek historycznych. Złośliwi nawet mówią, że ukazuje się więcej książek niż jest czytelników, ale faktem jest, że zalew książek dotyczących głównie historii najnowszej jest bardzo duży. Powinniśmy się cieszyć czy nie? I tak i nie. Z jednej strony świadczy to o tym, że zainteresowanie historią wciąż jest żywe, że ludzie chcą opowiadać o historii najnowszej, ale z drugiej strony jakość tych książek jest coraz niższa. Na czym polega moja główna uwaga krytyczna wobec tych publikacji, które się ukazują? Otóż większość z nich, niestety, również pisanych przez historyków zawodowych, są to książki, które moglibyśmy określić mianem książek tendencyjnych i propagandowych. Jest coś takiego jak polityka historyczna. Ktoś mi powiedział niedawno, jeżeli jest polityka historyczna, to znaczy, że historia jest w służbie polityki. A to oznacza, że nauka historii musi nagiąć się do aktualnych wymogów właśnie tejże polityki. To już raz przeżywaliśmy, głównie w latach 50. w okresie stalinowskim, kiedy historycy nie mogli pewnych rzeczy pisać obiektywnie. Czy dzisiaj jest tak samo? Oczywiście są inne czasy, ale niestety pewne mechanizmy powtarzają się. Jeżeli chodzi o historię najnowszą, mamy do czynienia przede wszystkim z tym, co bym nazwał szkołą pisania a la Instytut Pamięci Narodowej. Każda książka, która ukazuje się, może nie każda, ale większość, która z pieczęcią Instytutu Pamięci Narodowej, musi mieć tak zwany trybut ideologiczny, to znaczy autorzy posługują się tam specyficznym językiem, który ja nazywam żargonem. Nawet jeżeli książka jest cenna i dobrze udokumentowana, to niestety taki nalot ideologiczny jest tam bardzo wyraźny. Druga część, bardzo niebezpieczna, to są książki, które można nazwać książkami plotkarskimi, konfabulacyjnymi, bazującymi na zasłyszanych informacjach, niezweryfikowane. Dotyczy to, jak powiedziałem, głównie historii najnowszej i głównie historii PRL-u. Ostatnio ukazały się dwie biografie tej samej osoby, to znaczy Luny Brystygierowej, czyli Julie Price, która była szefową 5. Departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. W potocznej opinii postać złowroga zwana Krwawą Luną. I obie te książki zostały opublikowane pod tym samym tytułem. Tam podtytuł jest trochę inny, czyli Krwawa Luna. Jedna książka jest pisana w stylu, który bym nazwał szkołą Tadeusza Płużańskiego, publicysty m.in. Super Expressu, czyli każda plotka nie jest weryfikowana, jest podawana jako prawda objawiona, jeżeli pasuje do jakiejś koncepcji. Moim zdaniem książki takie są bez wartości, mieszają tylko ludziom w głowach, nie pozwalają poznać, jak było naprawdę. I jest to bardzo szkodliwe, dlatego że nawet o ponurych czasach i ponurych postaciach trzeba pisać prawdę, a nie posługiwać się plotką. I druga książka, którą Państwu chciałem pokazać, która jest na ten sam temat, książka Patrycji Bukalskiej, Krwawa Luna, która traktuje o tym samym temacie. Jest to reportaż historyczny, chociaż praca jest oparta również na dokumentach, która jest książką rzetelną. W przypadku Luny Brystygierowej pisanie rzetelne dzisiaj jest o tyle ryzykowne, że może być uznane przez niektórych jako próbę rehabilitacji takiej postaci. Po lekturze tej książki odrzucam taką tezę. Ta książka jest rzetelna, a więc tam, gdzie nie ma źródeł, które by poparły tezę, która jest bardzo często lansowana, że Luna Brystygierowa brała bezpośrednio udział w przesłuchiwaniu więźniów, że była sadystką na tle seksualnym, że różne historie pojawiają się, które nie warto nawet powtarzać. Okazuje się, że autorka nie znalazła żadnych potwierdzeń na tę tezę. Czy to oznacza, że rehabilituje Lunę Brystygierową? Oczywiście nie, ale podstawową zasadą, którą powinniśmy się kierować, jest pisanie o tym, jak było. I ta książka, dlatego wybrałem ją dla Państwa, żeby pokazać na tle tej drugiej, że jednak można pisać książki uczciwe i prawdziwe, nie ryzykując jednocześnie, że się tą historię wypaczy. Drugi temat, który chciałem dzisiaj poruszyć, który już niedawno też był komentowany, między innymi przez profesora Annę Raźny, chodzi o kult żołnierzy wyklętych. Zgadzając się z profesorem Raźnym, mam tutaj taki dowód na to, jak również manipuluje się
życiorysami ludzi, którzy nigdy nie mieli nic wspólnego z żołnierzami wyklętymi, a są zaliczani do żołnierzy wyklętych. Taką postacią legendarną dla obozu narodowego jest ksiądz Józef Wrycza. Tutaj mam jego biografię, która została wydana przez środowisko kaszubskie pana Krzysztofa Kordy. Jest to biografia, która jest trudno dostępna, bo została wydana właśnie przez stowarzyszenie, przez Towarzystwo Kaszubskie. Książka bardzo solidna, która obala ten mit, który jest w tej chwili lansowany. Autor przytacza nawet taki fakt, że nazwisko księdza Józefa Wryczy, powtarzam, postaci legendarnej dla pomorskiej endecji, ale również dla Kościoła katolickiego. Otóż w roku 2013 jego podobizna była na billboardach oraz na reklamach w Gdańsku, w komunikacji miejskiej, jako poczet żołnierzy wyklętych, a więc tych samych co Paszka, Rajs, Ogień. Tymczasem z analizy, której dokonał autor, wynika coś zupełnie przeciwnego. Wrycza nigdy nie był żołnierzem wyklętym, mimo że był przeciwnikiem komunizmu, władzy po 1945 roku, był zdecydowanym również przeciwnikiem kontynuowania walki zbrojnej i odprawił jeden z oddziałów Łupaszki, który dotarł do niego w roku 1946. To samo dotyczy jego losów w okresie PRL, kiedy był inwigilowany i no, w jakiś sposób podlegał naciskom różnego rodzaju władz, czy bezpieczeństwa, czy administracyjnych, ale jednocześnie autor bardzo jasno stwierdza, że ksiądz Wrycza ze swoim życiorysem, który był bardzo długi, bo zaczynał się jeszcze w okresie zaboru pruskiego, potem II Rzeczpospolita i PRL, w zasadzie cały czas miał kłopoty z władzami, a prześladowania w okresie sanacyjnym, jak pisze, były nawet większe niż po 1945 roku. O czym te dwie książki świadczą? O tym, że niestety czytelnik musi być dobrze przygotowany do odbioru tej masy książek, która się w tej chwili ukazuje na różne tematy. Ja wiem, że nieraz czytelnik jest bezradny, ponieważ musiałby weryfikować fakty, czy fałszywe fakty, konfabulacje, fałszywe oceny, nie jest do tego zdolny. Dlatego między innymi zadaniem historyków zawodowych oraz uczciwych dziennikarzy jest wskazywanie takich książek, które są prawdziwe, które są wartościowe, które poszerzają naszą prawdziwą wiedzę o rzeczywistości historii najnowszej, z książkami, które są bezwartościowe i pisane są tylko po to, żeby znaleźć się jakby w głównym nurcie, bądź też z przyczyn tylko i wyłącznie komercyjnych, bądź też uleganie sensacji. Dlatego zachęcam Państwa do również śledzenia Myśli Polskich, gdzie staramy się pokazywać te książki, które są cenne i które są prawdziwe, i być ostrożny przy śledzeniu literatury historycznej, czytaniu historycznej literatury. Dziękuję za uwagę.